Wiersz nazywa się W małżeństwie. Choć nie jest to jak dotąd prawdą objawioną, lecz w małżeństwie najtrudniej jest się przespać z żoną. Kto jest lub był żonaty, ten wie, o czym mowa. Sek w małżeństwie to jakby odrębna umowa, pole do negocjacji. Nie rzecz oczywista, lecz opcja warunkowa. Bo jest długa lista warunków, które muszą wypełnić mężowie, by ze ślubną małżonką znów slegnąć walkowie. Są warunki ogólne, jak w wielu umowach, nastrój, samopoczucie, ma nie boleć głowa, lecz są też drobnym druczkiem pisane lub wcale przeszkody. Dawne winy, pretensje i żale, przegapione rocznice, nie takie spojrzenia, choć dawno i nieprawda, nie do wybaczenia. Nigdy byś na to nie wpadł, co siedzi w jej głowie. Nie pytaj. Sama nie wie, więc też się nie dowiesz. Tu czas poszerzyć tezę wyżej postawioną. W małżeństwie tkwiąc, najłatwiej jest się przespać z żoną. Wcale sobie nie przeczę. Stwierdzić trzeba jasno, o seks najłatwiej z żoną. Tyle, że nie z własną. Bo ta sama kobieta w małżeństwie niechętna, poza nim bywa wolna, chciana i ponętna, pretensji nie ma żadnych, pełna dobrej woli, bo tutaj winy męża wszak nie grają roli. Zapomina o zadrach, urazach, przykrościach, bo trudno mieć pretensje do obcego gościa, że znów nie wyniósł śmieci czy choinki w maju. I nie ma tu, broń Boże, lekkich obyczajów. Żona zaspokojona, dobroć w niej zwycięża, łagodniejsza dla dzieci i milsza dla męża. I choć ocena czynu wielu z nas poróżni, lecz po prostu natura nie uznaje próżni. Czego nie wolno ćtomku w swoim łożu, znajdziesz przecie u żony. A u czyjej? Na pewno znajdziecie.